No. Trzy wajem stan. Yo, siemanko, z tej strony Konrid. I dzisiaj bez patcha, no bo nie chciałam się robić, ale to nie istotne. Istotne jest to, że dzisiaj mistrzostwo świata w lotach narciarskich. Słuchajcie, zapomniałem, że przecież loty, że w lotach narciarskich obowiązują cztery serie. Ja się nie znam, więc jeszcze raz Oberstdorf, czyli Oberstdorf, hehehe, szybko nasz rower, na spokojnie, planica, weekend miał naszym open, planica i koniec. Dziękuję ci, mamo, to są to i... o co tu? Wyskocznie. Rzecz jest Oberstdorf. Sapporo. Planica? Co się dzieje? Nie, no tak to nie będzie. Toż tu jest mi nie tak. Czekajcie. Musimy postawić puchar. Dobra, to nie będą loty po Oberstdorfie. Nie jednak. Niestety. Chyba pokasować wszystko, ale fajnie już ogarniam. Dobra, będzie dwa razy ta planica, to będą loty. Pierwsza sobie ja i druga. Później będą, jak wiemy, row R. Bo jakże inaczej. No i ta planica. No już nie, Oberstdorf dajmy. No już nasz Oberstdorf, no i... gdzie by tu zakończyć sesję? Nie, dobra, inaczej to zrobimy. Nie będzie Oberstdorfu. No będzie te a la Vikersund, jak można powiedzieć. Weekend Bischofshofen, cyk, cyk, no i Oberstdorf. Pierwszy? Nie, nie, nie to, tylko to. No i też musimy tam zmienić. Policja jednak będzie organizować, ale to tutaj też musimy zmienić. Natomiast Oberstdorfu. Już mamy tam, będzie planica. Planica. Oslojzm. Nowa planica. Do tego na końcu Oberst. No dobra. No to zaczynamy. Ale nie parem. Ale rozgrywka. No i planica jest. No i bije planica. Fantastico. Wygramy. I rozpoczyna kraft. Mistrzostwa świata w lotach narciarskich. Czas Państwa rozpocząć. To będzie pierwszy medal lot. Rozpoczyna kraft. No i nisko tu. Tu jest kraft. Jest u siebie. Także spokojna. Planicy u siebie. Pchać się. Nie, nie. Zawiódł. Dobra, powiedzmy, że nic mu się nie stało. I bajsem de końca była. Który nie wystąpił. Dobry koncept, nie pamiętam, bo to ostatni chyba. No a teraz... niezły wynik Francuza, bardzo dobry. Niezły, oj, upadł. Niestety, Peter Krewcy, drugi brat Krewców. Doświadczony, który już tu wygrał, a tylko z nich. Zawody kucharzy Krewców. Pokaż. Ale jeszcze mają jedną szansę. O! Oj, kolejni! Domenowie upadają. Nie zmienia to żajt, nie zmienia to jeszcze, ale spokojnie jeszcze będzie Team Izak. No i teraz Severin Front, więc to jest 2014 Front. Raz zwyciężył bodajże w Klingenta, ale teraz... co oni tak upadają? Nie, nie, brak upadku! Rose. Zobaczmy. Na razie ciągle mam upadek. Może William to przełamie tą pasję?
No proszę, ja się bardzo, bardzo słabo na no i halo, panowie. Jestem jeszcze coś na zawodach narciarskich. A nie konkursy skoków narciarskich dla dzieci. Halo. Gdzie mi zajdź? Czy skoki na normalny skok? Czemu zajdź? No. Może zajdź coś pokażę. Chociaż nie! Bardzo słaby skok, przynajmniej on ustrzał. Wóz, to jest bardzo słabo wspiera, co? I Marajo Paro, który w ogóle stracił formę. A? Już znacznie wyżej. Był w czołej dziesiątce. A teraz mam dopiero. No, słabo. Kasai, weteran. Weteran, który na Vickersund tam dwa lata temu zdał sobie ostatni podmiot. Czy on walczy Kasai? Bardzo słabe teraz mam w ogóle skoki, tak w ogóle patrzę i widzę. Martino, było ile paru świata, który w ogóle stracił formę. I chyba wypadł 10. Teraz Estończyk. Ładnie. No! Upadł. Ale 201 padł. O, dobrze. I Hajbek. Ale jest liderem. Już mu się stało. Zielony Estończyk to jest jeden z najdalszych skoków w Estonii. Teraz Hajbek też ciągnie. Ale on też upadł. Mamy dzisiaj koncert upadku. Juri Debesz. Nie zapominajmy o nim. On też jest u ciebie tutaj. On lubi latać. Ja mówiłem, że on może być faworytem, ale teraz słabo. Ale jeszcze będzie jeden bardzo słaby ogólnie skok. I Simon Amat, czterokrotny mistrz olimpijski. Dobry lotnik, może on pokusi się o odległość, o 200 metrów. On też się nie okusi. Czyli chyba na letalnicy mamy złe warunki. I Pios Baszk. Zobaczmy. Reprezentant Niemiec. Oj, problemy. Bardzo słabo skok dzisiaj. Bad. I Wojciech Sztursa. Jedno zwycięstwo ma na tym koncie z tego sezonu. A dzisiaj będzie dobrze, ale upadł znowu, jak zwykle. No i słabo. I biegą, i pierwszy Polaków, Krzysiek. Powalczy o medal lotu. Krzysztof? Nie, bo on tutaj ogólnie jest młody i bardziej nieskazujący na loty. Ojej. Ale teraz Robert Hasson, jedyny Norweg, który znany z tego, że umie latać. Potrafi latać, więc może wyciągnąć tutaj dobrą odległość. No i nie była dobra, no to nie było dobrze. Nie są dobre skoki. I Maciej Kozmer 18. Na Vickersund 2 lata temu też odzyskał swój rekord sobie. Właśnie da się to zrobić. Bardzo się to da zrobić. To się da zrobić, to nie było skoki. Drugi. Ryoyu Kobayashi. No i zobaczmy. Japończyk, dobrze się wybił, ale spadnie, ale leci i będzie nowym liderem. Tak jest. Jeden z dalszych skoków. I Dawid Kubacki, piąty w Pucharze Świata. Zobaczmy. Mam nadzieję, że Polacy na tym sezonie medal. I o złoto przede wszystkim moje, ale Dawid, no nie powalczy się o medal, ani brązowy. Dziesiąty. Poczekajcie chwileczkę. Dziękuję, nareszcie się wzięłeś za dynię. Świetnie. Patrzcie, Hanki Holland skoczył 243 metry i Piotr Żyła. Warto Puchar Świata, on jest znany z latania, więc on tu może skać bardzo dobrze, bardzo z faworytem do wygrania tych mistrzostw. Piotr Żyła! Dobry skok, brawo! No ale to jest drugie miejsce za Japończykiem i Klemens Majka, czyli Pucharze Świata. To raczej nie będzie walczył medal, ale może, no nie. No, loty narciarskie to nie jest działka murańczy, bo jest młody. Ojoj, no to nie będzie. Może też stracić koszulkę, idę. No Stefan Hula, drugi Pucharze Świata. To jest jeszcze z tej ery, no ale
też nie jego zbyt dziedzina. No, to nie jest dziedzina Stefana. I Kamil, i Kamil jest to, który, no to jest taka jego, można powiedzieć, jedna z najmniejszych dziedzin, ale Kamil umie latać, potrafi latać, zobaczmy na jego skok. No nieźle, no nieźle, nieźle, czwarty. Kobayashi się prowadzi. No niedobrze. Polacy nie najlepiej. Ale jest dobrze. Jest też na William Roth. To dzisiaj będzie. Ładnie. Roth. I będzie dalej. Pierwszy. Domen Prep, który może teraz zachwycić swoich kibiców dobrą odległością. No nie. Nie, nie. Fatalny. Pierwszy początek mistrzostw dla Domena, to jest jedna runda i Severin Front. Ale spokojnie, to jest... Przecież to jest czwarta seria oraz konkurs drużynowy... Front! 90 ładna odległa, brawo! Bravissimo! Mam pierwszą czołową trójkę od razu konkurs Severin Front, William Rhodes, Domen Prep. I Mureka! Wow! I Mureka, to jest super w pierwszej serii. Mówiłem, to nie jest dziecina Clemence, ale może teraz skoczy dobrze. Clemence! Nie, 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 nie. Tak, to powiedziała jedna. Nie jest dobry. Nie jest dobry. Kula! 20 w pierwszej serii. No to też nie jest zbyt dziwne. To nie jest dziecina pana teraz. Ale może teraz skoczy dobrze. Raczej faworytem on nie jest. Wiemy, ale ten chce panowi wyszedł! Bra, drugi i biegł, nie widać po prostu serii. No widać, że Leoszy najpierw to nie jest dziedzina Polaków, ale zawsze ci Polaczek może poważnie. No to na pewno nie jest dziedzina Bóguna, Krzysztofa Bóguna, która będzie ci ostatni i Mara Dżepar. 18 po prostu serii, a do fatalnego. Ale nie, nie powiem, no Rhodes oddał, nawet nie przekroczył 110 metra, gdzie to jest banalne. No a teraz słabo. I Yuri Depesz, jedna z poprzedniej serii, czy faworyt zabroni swoich kibic, ale jeszcze będzie mieć jedną szansę na medal. Yuri Depesz, też to słabe skoki oddamy w tym konkursie. Piotr Paszka, jedna z poprzedniej serii. Niemiec Paszka. Paszki, niemieckiej Paszki. Problemy. Problemy. Czy to będzie miejsce? Nie, drugi. Ale patrząc co tutaj sprąć się no, no to ładnie. I Peter Pe. Na spokojnej serii. Czy zadowoli swoich kibiców jakąś kapitalną odległością? Nie. Na pewno nie w tym skoku, chociaż ciągle. Ciągnie, ale to nie było. Mając odległoś, ale jest lider. I ty pytaj, czy też on zachwyci może 148 pierwszej serii ma tam na górze teraz. Poprawi, poprawi, poprawi! Gdzież on ten depesz? Łobosz! Łooo! I upadł, i upadł. Ale nic mu się nie stało. Dobra próba. Kasaj. Też fatalnie. Patrzcie, takie są filmy. 148 dają takie miejsca przed koło czołowej dziesiątki. Kasani upada znowu trzeci. Mikołacki dał. Teraz mam się no widzę ci typowy skok wyrównany. Ale może teraz będzie lepsza próba. Na skok Kubackiego. Kubacki, Kubacki, Kubacki! Brawo! Brawo Dawid! Brawo Sewuła! No zobaczcie, no, taka odległość już tak bardziej daje 11 miejsce. Zobaczmy. Oj, no, zepsuł. Nie wytrzymał presji? Nie no. Zobaczymy. No ja pierwszy, pokonał. No niestety. I Ama, i Simon Ama. Odbieram widzenia przeciątkę, a mam dziesiątki. Bardzo słabe próby ogólnie pierwszej serii. No a teraz nieco lepsze. Amon! Jezu! Próbował tu ustać, ale nie ustał. Na szczęście mu się stało. I Heiberg, i Michel Heiberg. Gigant po pierwszej serii.
pierwszego konkursu indywidualnego Highback. Tak, 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 tak. Chyba jest trzeci aż, nie. Dobrze. Usiłował się serii. Rekordzista świata długości lotu. Dzisiaj to nie lody z upada. O, piąty. Sztus. Oj, tak. Ten po pierwszej serii. Wojtek. Oj, to będzie dobry skok. Wojciecha Sztursy, czy nie? To będzie dobry skok. Wiem, lepszy. Znowu padają, jak dużo upadków w dzisiejszym konkursie indywidualnym. I Robert Hanszo. To jest po pierwszej serii. Weźmy Roberta Johanssona. O! Oj! O! Przecież pociągnął, ale to jest koniec mapy. O, medal! Jest liderem, ale to jest koniec mapy. I macie kot! Ale mam nadzieję, że marzenia Maćko się spełnią i zdobędzie medal. Maciko, finałowa próba Polaka! Brawo! Będzie to Piotrka! I Kamil Stoch! A jeszcze będzie Piotrek, ale na razie Kamil, czy będzie się bić o przejrzony medal? Kamil Stoch, finałowa próba! Oj, pasywne wybicie! Ale leci, ale leci, ale to jest koniec maty o medal! A przynajmniej dziś! No i Martino Messi zepsuje ten skok! To Maciko zdobędzie! Pierwszy medal mistrzostw świata, to będzie to najlepsze osiągnięcie, ale nie, 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 nowy mecz, już on wylądował. Też wygląda jakoś Piotrek, i Piotrek, i Piotruś, Piotruś. Ale proszę Państwa, mam wiadomość, że będzie medal, którego Polaka, Piotrka czy Maćka? Oj, Piotrka, Piotrka, Piotr żywa, nie. Ale będzie medal, to była fantastyczna odległość. Ale upadł Piotrek, ale będzie medal. No my z medalem. Ja cię, ale kto zostanie mistrzem? Czy to będzie Nome, czy to będzie Kobayashi? Oj, mam nadzieję, że Kobayashi, bo nie chciałabym, żeby on był. Tak, on już... Kobayashi... Kobayashi, leć! Kobayashi mistrzem świata w lotach, dzisiejszym konkursie. Brawo, Japończyk. Piotr brązowy medalist. Ale brawo, dostał ten drugi skok. No nic mu się nie zdało, będzie zadowolony. Ale jego to dopiero poleciał. Kamil prowadzi. O nie! Rioju, naprawdę! Czy ty naprawdę musiałeś zepsuć tam marzenia? No dobra, już nie ma tych marzeń, co mieliśmy, ale lepszy to orzech niż wariactwo. Proszę Państwa. No i teraz trzecia runda i czwarta. Konkurs indywidualny. Już zaczynamy szybko od domena prewca. W następnym odcinku będzie drużynówka. Może jeszcze pierwszy konkurs Row Era. Już domen nam psuje i domen nie będzie faworytem. Tak się nie zadawala swoich kibiców Kraft. Z Jamajki, przeproszenia. Austriaczek. W tym konkursie no, nie wyszło mu zbyt, jak pewnie chciał. No a dzisiaj mu w ogóle nie wyjdzie. Jeszcze upadł. I Peter Brett zadowoli swych kibiców słowiańskich. Wygrywał tutaj swój... Chyba nie przez niego wygrany, nie. To na pewno nie jest skok na zadowolenie swoich kibiców. O, bo skacze. I Słoweńcy. I Wejsandę Komsemula. No już. Francuz tak w kratkę ostatnio skacze. Miał jeden lepszy konkurs. Zaważył o dobry, o poprawy miejsca. No a teraz jest pierwszy. Brawo. I Freund, który trzyma wiernie przez, na swojej koszulce, na swojej plastronie piątkę przy każdej pierwszej serii. Największy pierwszej serii. No słabo. Ale w każdym razie może nosić się piątki Rhodes. Tym samym nie wiem, czy od żadnego konkursu, czy też trzeci konkurs też wiernie nosi swoją szósteczkę. Rhodes. Ładny skok Juliana Rhodesa. I Tim Zajt, ten młody, młodziutki Słoweniec wygra. Zaczynał swoje kibiców, też może wygrać, nie.
panie zajcu, no taką, no taką odległością to się o medal nie walczy. Skoro taka odległość, to ja dziękuję, że parł. To jest najlepsza odległość, bo na pierwszym konkursie raz nie było, no była masakra. Wręcz. O jest! Zaparł tak samo, jeszcze upada! Jest ostatni kasek. Mam nadzieję, że Piotr Żyła obroni brązu, a nawet może zdjęcie złoto w srebro. Dzisiaj akurat kasa i weteran, który będzie chyba ostatni. Tak się dzieje. Pani kasa i taki skok, to się na mamutach nie oddaje. Idę. Wszyscy trzymają za niego wielkie kciuki. Oto. Niby miało być, to miało być niby faworyt do wygrania tych mistrzostw. A on tak skacze słabo, że to nawet, można powiedzieć, to taki skoczek, który wszyscy myślą, że to tylko hej. No i Kajbek! Jest, jest. Jezus! Wszyscy zadali głowy! Oj, 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 oj. Ale 200 było. Jest lider. Paszka, to jest paszka. To jest która godzina? Zobaczmy. Oj, to już na pewno nie będzie walki o medal. Oj. No niestety. Prost. A! Czterokrotnie mistrz olimpijski. To był w 2020 roku na tym obiekcie medal bodajże. Nie pamiętam, a teraz! Oj, upadek Amana. Piąty. I Krzysztof Biegun, Krzysztof Biegun, dawaj Krzysiek. Zaszałeś. Ale to nie jest dziedzina Krzysia, ale fajnie leci. No ale, no ale Krzysztof! Czyby to miał być rekordziowy? Nie wiem, nie wiem, ile ma tam, ale to chyba jego nowy rekordziowy, z tego co pokażę. I bądźcie sztuczce. Jak mówiłem, raz wygrał konkurs z Zakopanem chyba, nie pamiętam. No a dzisiaj o medal nie powalczę. Martinomet, który został srebrnym medalistą, srebrnym medalistą w konkursie. Tak, czy tak dobrze Estończyk skacze, też jest jedynym reprezentantem Estonii. Ty kurz. Jest to Ajo. Zresztą to po prostu można po prostu łapać za głowę i powiedzieć sobie: o Boże, co ten Ajon? A teraz faworyt, a Johansson, który bardzo słabo skacze. No ale Fabiusio i Kotu, który chyba był czwarty, który był czwarty w pierwszym konkursie, a teraz będzie walczyć o medal. Będzie walczyć o medal! Maciek! Maciek! Jezus! Wiesz się, Boże, gdzie ten Maciek wylądował? I Dawid Kubacki. To jest taka twoja średnia dziedzina. I się położy na narty i wszystko spali. No to będzie fatalne, jeszcze słabnota. I wielko, patrz, mam nadzieję, że Polacy to będą medal w drużynie. Oj! To był mój błąd. Już Gary pobito. Kobayashi go nie obroni. I Gmuraj. Przepraszam, Rioju. To on się postaram później, że wskoczy. No, powiedzmy sobie, że nie ma problemy. A teraz Murańka. Leci. No niestety. Fart. Ale jest dobrze. I Piotr Żyła, brązowy medalista. Po śniegu sieknął. W konkursie 206, ale nie ustał, ale nic przy nie stało. No i dzisiaj chyba nie obroni tego medalu. Ale czwarty i Stefan Huda. Drugi w Pucharze Świata, to zauważyłem, to tylko jest trzeci. No, pani jest ogólnie Stefana dziedzina loty narciarskie, ale zawsze może skoczyć dobrze! I to był jeden ze Stefana na lotach. I Kamil są lider Pucharu Świata. Zabniący poprzedni konkurs, a dzisiaj... A teraz Kamil stop! To jest! Ksiądz! No i zobaczynamy.
Kobayashi, który no trochę przez mnie, jak tę myszkę, tylko na rumki, tak powiedzmy, zepsuł skok. No, fatalnie, fatalnie. Tak się pani Kobayashi nie broni. No ale, to będą takie niezłe mistrzostwa dla Kobayashiego. Bardzo. Pięknie leci DPL, że on tu chce zachwycić wszystkich! Ale nie było najdalej, nie było najdalej. Pierwszy, Kasaki. 22 po pierwszej serii. Ostatni sposób indywidualny. Jeszcze będzie być konkursem drużynowym. Noriaki! Upadł, ale nic mu się nie stało. I Mario Japan. Pasanie słabo starcia, ale teraz chyba leci po... Chciałam, że leci po rekord Kazachstanu. No bo rekord chyba jest ustanowiony. Kubańczyk. Leci się nam fatalnie, a teraz... To nie jest dziedzina Dawida ogólnie loty. No... Chociaż nie no, teraz powinnabym zabiegował miejsce na podium. No ale... Nie ma... Nie ma skakania bez zaufania. Zajc. Pokażę się z dobrej strony dla swoich widzów. Zajc, Timmy! Tak, skok! Teraz. Takim skokiem się nie zadawala swą widok. I... A! Subonam, który upadł w pierwszej serii. A teraz leci... Amma! No do jego ugruntowania z celem. I gram, który jest 23, to jest ostatni chyba świata naprawdę, bo to było bardzo fatalne sezon Stefana Krafta. Ale Kami też miał takie fatalne początki, też. Jeden z tych skoków tego weekendu w Planicy i Robert Jekanczy. Zobaczmy, jak on tutaj. Robert Johansson! Jezu! Boż! No to chyba Johansson wygrał mistrzostwo. Ale teraz to... Usztajnia nie jest tak gazdy. Ale zobacz, broń tam nie doleci. Nie no, tam zapnięte w kontekście. Leci i pies Paszkę. 14 po pierwszej serii Paszkę. Leci. Upadł. Ale jest musi stać. Peter Pre. No. No i zobaczmy. Oj. Ojojo! Domen Prec. Ostatni klasyfikacji generalnej. Puchar Świata 24. Może druga odległość będzie lepsza. Jeszcze gorsza. Już ląduje, bo się boli. Fatalnie skaczą Słowańcy. Biedacy. Biedni kibice naprawdę żałują. No i teraz boję się skłóc. Ale się rywalizacja drużynowa, może tam oni Słowańcy zdobędą złoto! Boże, za upadł! Sztursa, jest drugi. Likami, chwilami wizerem, tą dziątkę. Stoku, dziesiątka wyżej serii. Słabo to. Pierwsza ja teraz. Kamil! Wow, będzie pierwszy. No ale, Kamil nie zdobędzie indywidualnego medalu. Ale może, poprzez nowym, zdobędziemy. A Kamil też, bo Kamil startuje. To najlepsze pozycje. A tutaj ładna próba Sebuły! Świetna! Pierwszy i William Rhodes. Zobaczmy taką próbę amerykańską. Nina. Oj! Wow! Gdzie ten Amerykanin wylądował? Proszę Państwa, ale... Co? Johansson czwarty! Naprawdę?
Nie będzie. No dobra, jak tak, to tak. A teraz hajdę. Przepajdę. To daleko. Po prostu daleko był po pierwszej rundzie. Też stracił szansę. A hajbek też ma szansę. Pogrzebał na metę, na wszystko. Na wszystko. Pogrzebał. I teraz Olajka. Cóż się po pierwszej serii. Nieznany z latania, więc może tutaj presji na tym obiekcie nie wytrzymać, no i tak się niestety dzieje. I Klemens jest za młodym chłopcem. No szósty. I Piotr Żyła! Poprawi najlepszą piątkę. Żyła. Brązowy medalista, no i... Fatalnie. I Stefan Hula! I Stefan Hula! Hula leć, Stefan, Stefan! Jeszcze ktoś startuje z Polaków? Tak, Jezus, startuje biegun i kot na 6. No, Matti, no. To będzie drugi medal, zaraz to by było. Pan Stefan stanie lot. No, me! Nie, nie wytrzymał presji. Dzisiaj nie wytrzymał presji. Drugi. Rot medal. Sensacja. I Krzysiek! I Krzysiek! Nie, nie Krzysiek! To mam nadzieję, że macie drugi. Będzie mieć medal. Ale teraz. Krzysztof! Drugi skok. Nieznany z latania. Ale leci! Ale leci! I ma medal! Krzysztof biegu. Najlepsze osiągnięcie w karierze. To zwycięstwo już nie będzie tym najlepszym osiągnięciem w karierze. Tym razem medal w lotach będzie lepszy. I proszę Państwa, Polak zostanie mistrzem świata w lotach. No po prostu sensacja, ale który? To będzie medal złoty dla Krzyśka, czy to jednak będzie medal złoty dla Macia? Który był czwarty w pierwszym konkursie. Finał skok Maćka. Sensacja, sensacja. Maciej nie trzymaj presji. Jest piąty. Piąty. Krzysztof zostaje mistrzem świata w lotach narciarskich. Boże. I 50 milionów. I za tym Boże 300 milionów i skończoności milionów. Jest. Fajne. Wykrzykników. Bo Krzysiu jest mistrzem. Jacie. A kot piąty. No niestety. No ciekawe. Domen znów ostatni. Domen dali ostatni. No to chyba już wygra ten sezon. To już koniec? To już koniec? Co to ma być? Co to ma być? Słuchajcie, ja na chwilę z tego wyjdę. Dobra, wiemy, kto został kim tym. Poczekajcie, moi widzowie, chwilkę. To była pierwsza część.